Gabinet Sybil był bardzo podobny do tego, który Daisy miała do dyspozycji w Hampstead. Przy kominku stały dwa fotele, ale głównym meblem w pokoju było oczywiście biurko ze stojącą na nim maszyną do pisania i wszystkimi niezbędnymi akcesoriami. Trzy równo ułożone stosy kartek to zapewne oryginał dla wydawcy, pierwsza kopia kalkowa do archiwum autora i druga tak zamazana, że prawie nieczytelna, na wszelki wypadek. Po obu stronach okna stały półki z książkami. Po jednej stronie niezbędne źródła, których wiele Daisy rozpoznała po grzbietach. Kieszonkowy słownik oksfordzki, słownik synonimów Froggeta, encyklopedia i tym podobne. Półka po drugiej stronie była wypełniona stosami czasopism, rzędami tanich książek w papierowych oprawkach i kompletem nieco bardziej solidnych w kolorowych obwolutach. Daisy podeszła do niej i zaczęła odczytywać tytuły. Obcy z wąwozu umarłych, rewolwer do wynajęcia, królowa prerii, westerny. Wszystkie pióra Eliego Hawke'a. Domyślam się, że to pseudonim literacki Humphreya Bilsweta. Tak, oczywiście. Sybil dorzuciła węgla do ognia, pogrzebała w palenisku i zaprosiła Daisy, by usiadła. W młodości spędził 10 lat na Dzikim Zachodzie, ciągnęła. Naprawdę zna się na rzeczy. Czy to ma coś wspólnego z twoim problemem? Z tą napiętą atmosferą, o której mówiłaś? Przejechałam przez Dziki Zachód pociągiem i widziałam parę westernów w kinie, ale nie mogę powiedzieć, że to coś, na czym się znam. To dość skomplikowana sprawa. Chyba nie zaczął chodzić wokół domu, wymachując rewolwerami i grożąc, że zastrzeli tych cholernych koniokradów, czy coś w tym stylu. Ależ w życiu. Mira powiedziała, że jest chory, przybity. Tak jakby. Może lepiej będzie, jak zacznę od początku. To zazwyczaj pomaga. Pracujesz dla Eliego Hawke'a. Już 7-8 lat? Tak, mieszkamy tu od końca 1919. Ach tak, sprowadziłaś tu swoją córkę. Musi mieć ile? Jakieś 9 lat, czy coś koło tego. Rozumiem, że jest w szkole. W tym miesiącu Monika zaczęła pensję dla panien w Bagwell. Mieszka w internacie i przyjeżdża do domu na weekendy. Birdswillowie zaoferowali, że pokryją czesne. Są dla nas bardzo mili. To dlaczego? Przepraszam. Już nie będę ci przerywać, obiecuję. Przyjechałaś tu w 1919. Zatrudniono mnie jako stenotypistkę, głównie do przepisywania notatek pana Bitswiltla. Od czasu do czasu do notowania, głównie listów. Wolał sam spisywać swoje powieści. Mówisz, że myśli na papierze, nie na głos. Sama piszesz, więc chyba rozumiesz. Nigdy nikomu nic nie dyktowałam, ale wyobrażam sobie, że łatwo bym się pogubiła, gdybym nie miała przed sobą swoich własnych słów co do jednego. Właśnie tak mi powiedział. Ma dość paskudny charakter pisma, więc czasem musiałam się domyślać, co napisał. A choć uczęszczał do dobrej szkoły, robi okropne błędy ortograficzne. Więc je poprawiałaś. No przecież nie mogłam ich tak zostawić, prawda? Jego wydawca był bardzo zadowolony z pierwszego manuskryptu, który dostarczyłam. Jego książki były przepisane w Londynie i zawsze trzeba było włożyć niedużo pracy redakcyjnej, ponieważ maszynistka albo wcale nie poprawiała błędów, albo poprawiała je za bardzo, przez co pastuchy od krów mówił językiem godnym samego króla. Daisy roześmiała się. Wyobrażam sobie. Pewnie okazała się prawdziwym błogosławieństwem zarówno dla pana Birdswilta, jak i dla jego wydawcy. Tak mi powiedzieli. Bardzo mi to pochlebiło. Wydawca zapłacił Humphreyowi więcej, ponieważ nie musiał płacić dodatkowo za przepisywanie, a on podniósł mi pensję. No, myślę. Po kilku książkach Humphrey pisał trzyrocznie, dasz wiarę? Naprawdę zaczęłam sobie dobrze radzić. A potem zaczęłam zauważać nieścisłości, takie małe szczegóły jak to, że ktoś raz ma niebieskie oczy, a w innym miejscu ustalowo szare. Na początku zwracałam uwagę Humphreyowi na takie rzeczy, ale nie interesował się tym zbytnio. Kazał mi po prostu poprawiać takie pomyłki i nie zawracać mu nimi głowy. Zaczęłam robić coraz więcej poprawek redakcyjnych, aż w końcu okazało się, że przestawiam całe paragrafy, żeby lepiej brzmiały albo były bardziej spójne. Pan Birdswait nie miał nic przeciwko? Nawet nie zauważył. Gdy przyszedł egzemplarz do korekty szpaltowej, był już w połowie swojej następnej książki. To ja miałam go sprawdzić. A potem dowiedział się, ile pozmieniała się i zaczęły się kłopoty, domyśliła się Daisy. Sybil potrząsnęła głową. Nawet jeżeli coś zauważył, to nic nie powiedział. Wszystko szło dobrze utartym torem, aż 3 lata temu zachorował na zapalenie oskrzeli, które później przeszło w zapalenie płuc. Był okropnie chory i dużo czasu upłynęło, zanim wyzdrowiał. Napisał już około 2/3 zdrady w Circusi i zbliżał się już termin oddania całości. W końcu Humphrey powiedział mi, jak chciałby kontynuować tę historię i jak zaplanował sobie scenę finałową.
i poprosił mnie, żebym postarała się dokończyć książkę za niego. Wielkie nieba, nie umarłaś przy tym ze strachu? Pisanie książki to przecież coś zupełnie innego niż redagowanie czyjejś pracy, nawet jeżeli już masz doświadczenie w pisaniu fragmentów. Oczywiście, że się zdenerwowałam, ale w sumie nie miałam wyboru. Musiałaś zarobić na siebie i na Monikę, a poza tym wiele zawdzięczam Ruby Humphreyowi. W sumie to dochód z książek pozwala im tu jakoś znośnie żyć. No przypuszczam, że musi mieć jakieś pieniądze po kimś z rodziny. Odziedziczył ten dom. Wisłajtowie byli jomenami. Hodowali owce, dopóki na początku XIX wieku na ich ziemi nie znaleziono złóż węgla. Sprzedali ten kawałek posiadłości, ale wydali większość pieniędzy na kupno i rozbudowę tego domu. Chcieli trzymać się jak najdalej od kopalni. Kupili kilka małych działek do wydzierżawienia i gospodarstw czynszowych, co powiększyło ich mały majątek. Tak, zbliżyli się statusem do szlachty rodowej, choć nigdy nie wskoczyli na tę półkę. Humphrey jest najstarszym synem najstarszego syna, a mimo to wybrał się na przygody do Ameryki. Pracował tam trochę w kopalniach srebra i wrócił z pieniędzmi żoną. Właśnie Ruby zabrzmiała mi jak Amerykanka. Poznał ją na Dzikim Zachodzie. Była nauczycielką w jakimś zupełnie prowincjonalnym miasteczku, wręcz wiosce. Zainstalował tu bieżącą wodę, kiedy sprowadził ją do domu, ale nie starczyło mu pieniędzy na gaz czy prąd. Sądzę, że dociągnięcie jednego czy drugiego tak daleko kosztowałoby fortunę. Generator byłby bardziej praktycznym rozwiązaniem. Chyba tak, powiedziała Sybil niepewnie. Ale podciągnęli linię telefoniczną zaledwie kilka lat temu. Tak czy inaczej, dopóki książki Humphreya nie zaczęły się sprzedawać, żyli z tego, co im zostało, plus czynsze z gospodarstw, którymi dzielili się z Normanem i Lorną. Norman ma chyba oprócz tego normalną pensję za zarządzanie majątkiem. A Mira Olney? Skąd ona się tu wzięła? Mira ma swój własny dochód, który najpierw wystarczył jej na czesne w szkole, a teraz na wystawne życie. Tak naprawdę pieniądze wystarczają jej na całkiem spore wygody, ale nie na życie w stylu, w jakim by chciała. To jakiś fundusz powierniczy, więc na szczęście nie może dobrać się do kapitału. Domyślam się, że Simon jeszcze na siebie nie zarabia. O ile w ogóle kiedyś będzie. To, co pisze, raczej nie sprzeda się na tyle dobrze, by mógł żyć z następnych utworów. O ile w ogóle kiedyś coś skończy i to sprzeda. Zatem widzisz, jak się sprawy mają. Dlatego właśnie, cóż, to wszystko byłoby bardzo dziwne, gdyby nie byli takimi miłymi ludźmi. Masz na myśli to, że skończyłaś książką za niego? To był dopiero początek. Kiedy przeczytałam manuskrypt od początku do końca, wydał mi się nierówny. To chyba najlepsze określenie. Próbowałam pisać w stylu Humphreya. Powinnam była jeszcze raz zająć się napisanym fragmentem i bardziej postarać się połączyć oba w spójną całość. A zamiast tego przeredagowałam część Humphreya, żeby pasowała do mojej. Nie przepisałam wszystkiego, tylko pozmieniałam i dodałam kilka rzeczy. I tak to przecież już robisz, skomentowała Daisy. No właśnie, zgodziła się Sybil gorliwie. Naprawdę nie uważam, że dużo ją pozmieniałam. A jak ci już mówiłam, Humphrey nigdy nie czytał już książki po tym, jak została wysłana do wydawcy. Nawet jeśli nie widział całości, nie chciał przejrzeć książki, zanim ją wysłałaś? Cały czas był otumaniony, bardzo źle się czuł. Więc ktoś w redakcji zauważył różnicę. Ten wydawca, który od lat pracuje z Humphreyem. Nie podobało mu się to. Powiedział, że książki dobrze się sprzedawały czytelnikom, którzy lubili poprzedni styl i zdziwił się, dlaczego Eliemu Hawkowi chciało się bawić w styl popularny. Ojej, pewnie domyślasz się, jak się poczułam. Ale było już za późno na zmiany. Oddałam książkę w ostatniej chwili, a oni trzymali się bardzo rygorystycznego planu wydawniczego. Najwyraźniej czytelnicy przyzwyczaili się, że 3 razy do roku mogą się spodziewać nowej książki. Kiedy Humphrey w ogóle zaczął je pisywać, ukazywały się w czasopismach jako powieść w odcinkach, więc musiał dostarczać im 1 odcinek tygodniowo, a może miesięcznie. Właśnie wtedy zaczął kompilować je w książki. Tanie, w papierowych okładkach i twierdził, że potrzebuje sekretarki. Wiesz, kto czyta takie powieści? To znaczy, ja wiem, że moje artykuły czytają kobiety z klasy średniej, które mają dużo wolnego czasu. W moim przypadku chyba windziarze i portierze hotelowi. Sybil wzruszyła ramionami. Dreszczyk emocji szczypta romansu na dokładkę. Nikt nie twierdzi, że to literatura dla intelektualistów, ale nie widzę powodu, dla którego nie miałaby być najlepszej możliwej jakości, biorąc pod uwagę ograniczenia. Tak czy inaczej, przecież nie mogłam pokazać Humphreyowi tego listu. Nie tylko dlatego, że było w nim napisane, że majstrowałam w jego tekście, ale po prostu, że wprost określał jego pracę mianem schematycznej. Nie, takich rzeczy nie pokazuję się choremu człowiekowi. Więc wtedy wydawca oczekiwał następne książki za 4 miesiące.
a Humphrey był zbyt chory, żeby je napisać. Był słaby i ospały. To naprawdę było okropne zapalenie płuc, przez to teraz nie może się już przemęczać. Nie ma po prostu na to sił. Biedaczek. Tak, kiedyś chodził na długie spacery po wzgórzach. Doliny Yorkshire są zupełnie inne niż krajobraz zachodnich Stanów, ale zapewniały mu inspirację. Teraz całymi dniami nie wychodzi z pokoju, nie mówiąc już o włóczeniu się godzinami po dolinach. Długie siedzenie i pisanie to dla niego za wiele. Ale kiedy kończyłam pisać zdradę, już myślał nad fabułą następnej książki. To pozwalało mu się oderwać od zmartwień i przerwało jej pukanie do drzwi. Proszę. Wysoki, jasnowłosy mężczyzna, który wszedł do pokoju, miał rumianą twarz, a że miał na sobie wygodne tweedowe ubranie, wyglądał na jakiegoś miejscowego rolnika. Razem z nim do pokoju wpadł powiew rześkiego, chłodnego powietrza. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam, Sybil. Chciałam zamienić z tobą słówko, zanim pójdę zbadać Birtwistla. Tak, oczywiście. Daisy, to dr Knox. Roger, to pani Fletcher. Chodziłyśmy razem do szkoły. Wymienili grzeczności. Daisy zaoferowała taktownie, że może ich zostawić samych, choć nie miała na to najmniejszej ochoty. Coś między tym dwojgiem i jakiś bliżej nieokreślony sposób bycia zdradzał, że ich wzajemna sympatia wykracza poza ramy grzecznościowe. Choć ani on, ani ona nie zdradzili się ani słowem, ani gestem, czy też poufałym uśmiechem. Nie, Daisy, zostań. Nie przypuszczam, że Roger zamierza wchodzić w poufne szczegóły stanu zdrowia Humphreya, a ty już znasz historię jego choroby. Bardzo chciałbym, żeby się oszczędzał, gdy poczuje się lepiej. Wybuchnął dr Knox. Jak tylko ma choćby mały przypływ energii po śniadaniu, od razu wychodzi na spacer do ogrodu. To nie w porządku. Chodzi powoli, tylko wtedy, kiedy jest ładna pogoda. Ruby okropnie się martwi, że może się zaziębić i znów dostać przez to zapalenia płuc. Może właśnie tak się stać. Roger, przestań. Przecież nic mu się nie stanie od wychodzenia z domu w ładny dzień w ciepłym ubraniu. Każdy, kto choćby pociąga nosem, trzyma się od niego z daleka. No, myślę. Zawsze mi powtarza, że powinnam zażywać więcej świeżego powietrza i więcej się ruszać. No to jesteś młoda i zdrowa, a on ma 60 lat i jest chorobity, choć nie mam bladego pojęcia, co dokładnie mu jest. Jakby zapadł na zdrowiu, jak boleśnie rozczarowana wiktoriańska panienka. Nonsens. Wcale nie wygląda, jakby mu się pogarszało, poza tym, że brak aktywności fizycznej zbiera w niego swoje żniwo. No i masz, podsumowała Sybil. Potrzeba mu więcej ruchu, a nie mniej. Zgodziłbym się z tobą, gdyby nie to, że jego małe wycieczki nieodmiennie kończą się nawrotami choroby. Gdyby tylko wytrzymał kilka dni, stopniowo odbudowałby siły zamiast szarżować. Tak naprawdę chodzi o to, że nie ma poczucia własnych ograniczeń, nawet jeśli doskonale wie, jakie mogą być tego konsekwencje. Jak mam go leczyć, skoro nie chce stosować się do moich zaleceń? A ilu pańskich pacjentów tak naprawdę tak robi, panie doktorze? Spytała Daisy, częściowo szczerze zainteresowana, a częściowo w nadziei, że uda jej się zakończyć tę diatrybę. Zbyt wielu. Przepraszam, pani Fletcher, nie chcę pani słuchać o nieustępliwości Birtwistla. Interesuje mnie to, o ile dotyczy to Sybil. O ile oczywiście nie zacznie pan szafować niezrozumiałą medyczną łaciną. Oczywiście, że nie. Spojrzał na zegarek. Muszę iść i zajrzeć do staruszka. Jak ci się dzisiaj wydał, Sybil? Nijaki, ale nie tak senny jak zawsze. Ten nowy tonik, który mu zaleciłeś, może faktycznie mu pomagać. Nie cierpię podawać pacjentom kulczyby. To środek pobudzający, który stosuję tylko w ostateczności, bo jest niebezpieczny i należy go przyjmować zbyt długo. Mogę mieć tylko nadzieję, że jakoś uda się przerwać ten impas, choć powiedziałem mu, że może pominąć dawkę, jeżeli czuje się bardziej na siłach. Teraz przynajmniej ma tyle siły, żeby rozmyślać, ale jeszcze nie na tyle, żeby chcieć wyjść na zewnątrz. I tak to wkrótce nastąpi. Westnął doktor. Miło było panią poznać, pani Fletcher. Do zobaczenia niebawem. Wyszedł przez drzwi łączące gabinet Sybil z drugim pomieszczeniem. To gabinet i biblioteka Humphreya, wyjaśniła Sybil. Za nim jest sypialnia, z której korzystał, kiedy pisał do późna w nocy, żeby nie przeszkadzać Ruby. Teraz, kiedy się rozchorował, też się przydaje. Bardzo wygodnie. Ma jakąś pielęgniarkę? Nie. Ruby i Lorna jakoś sobie radzą. Nie potrzebuje, ale też nie chce mieć kogoś cały czas przy sobie. Cieszę się, że teraz już lepiej się czuję. Chcę go poznać. A co z doktorem Knoxem, Rogerem? Jak się sprawy mają? Co masz na myśli? No, Sybil, proszę cię. Mnie w konia nie zrobisz. Może nie jest tak otwarcie zadłużony w tobie jak Walter w Mirze, ale przecież mi nie powiesz, że się w tobie nie podkochuje. Z wzajemnością. Lubię go. Twarz Sybil zaróżowiła się uroczo. Ale muszę myśleć o Monice i o swojej karierze.
Odkładając na razie na bok Noxa i Monikę, Daisy zagłębiła się w pytania o jej karierę. Powiedziałaś, że kiedy skończyłaś pisać Zdradę gdzieś tam, jak się domyślam, chodzi o nazwę rancha, Humphrey już planował scenariusz nowej powieści. O bohatera pół krwi. Naprawdę nie jestem dobry. A scenariusze są nawet ostatnio jeszcze lepsze. Bardziej spójne i zawikłane. Ponieważ ma więcej czasu, by je obmyślać, kiedy leży w łóżku. Ma też więcej czasu, żeby czytać. Niektóre z jego najlepszych powieści są oparte na sztukach Szekspira. Na przykład Bohater pół krwi jest wzorowany na Otellu. Choć oczywiście dobro musi zatriumfować. Ale co? No przecież chciałaś coś jeszcze powiedzieć. Rzekła Daisy stanowczo. Dobrze konstruuję fabułę, ale... Obiecaj, że nikomu nie powtórzysz. Obiecuję. Jego bohaterowie byli sztywni, częściowo dlatego, że naprawdę beznadziejnie pisał dialogi. A choć jego opisy krajobrazu były cudowne, w końcu widział to wszystko na własne oczy, zbytnio się ciągnęły. Zawsze podejrzewałam, że chłopcy na posyłki po prostu je pomijali. Byli. Pisał. Ciągnęły się. Czas przeszły. Złapali ją za słowo Daisy. Czyli, że już ich nie pisze. Właściwie to nie. Przyznała Sybil. Właśnie miałam do tego przejść. Ty je piszesz. Tak jakoś wyszło. Miał wspaniały pomysł na fabułę i czuł się na tyle dobrze, że chciał się z nią zmierzyć. A potem po kilku dniach spędzonych przy biurku znów zachorował. Roger całkowicie zabronił mu znów czegokolwiek próbować przez następny miesiąc. A w międzyczasie wydawca przebierał nogami z niecierpliwości. Tak, chociaż sprawy jeszcze bardziej się skomplikowały. Nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym się chwaliła, ale Zdrada zaczęła się sprzedawać dużo lepiej niż wcześniejsze tomy za 6 pensów pióra Eliego Hawke'a. Musieli wypuścić drugie wydanie, a potem amerykańskie wydawnictwo zdecydowało, że wypuści całą serię. Nawet jeśli autor jest Anglikiem? Napisali Eli Hawke w cudzysłowie, a pod spodem opisali go jako angielskiego dżentelmena, który odbył wiele podróży po Dzikim Zachodzie. Zachichotała Sybil. I oczywiście sporo zapłacili. Rety, to musiało być niezręczne. I było. Zgodziła się z powagą. Zastanawiałam się, czy mnie zrozumiesz. Humphrey pisze książki od lat, a potem ty się za to zabierasz i nagle zaczynasz zarabiać mnóstwo pieniędzy. Był na ciebie zły? Nie podobało mi się to, no bo jakże. Ruby mu współczuła, ale zbyt była rada z dodatkowych pieniędzy, by się nie cieszyć z takiego obrotu sprawy. Fantastyczny Simon właśnie stwierdził, że sam wstąpi na ścieżkę pisarską, więc zrozumiała, że trzeba go będzie bez końca wspierać finansowo. Nie jest ślepa na jego wady, ale jest matką jedynaka. To taki kogucik, co dużo pije i stroi się w piórka, ale nic z siebie nie daje. Sybil roześmiała się. Właśnie tak można go opisać. Mirę też. Zamiast wyjść za mąż, urodzić dzieci, zejść pierd swillom z oczu, wydaje wszystkie pieniądze na ciuchy i włóczenie się tu i tam, przy okazji flirtując z całym gronem wielbicieli, a potem wraca tutaj na utrzymanie swojego wuja, dopóki nie spłynie następna kwartalna wypłata. Że nie wspomnę o jej gościach, które trzeba przyjmować. W tym domu naprawdę przydałoby się dodatkowe pieniądze. Rozumiem. Ale czy po tak wspaniałym przyjęciu twojego pierwszego dzieła nie zastanawiałaś się nad tym, żeby się usamodzielnić? Oczywiście, że tak. Ale Zdrada nie była wyłącznie moim dziełem. Fabułę w całości wymyślił Humphrey. A co ważniejsze, na okładce znajdowało się jego nazwisko, przynajmniej pseudonim literacki. Tego nie mogłabym zabrać ze sobą. Mój sukces został zbudowany na jego fundamencie. Musiałam też myśleć o Monice. To nie tak, że Billswillowie nie podzielili się ze mną dochodami. Odpowiednio podnieśli im pensję. Zadziwia mnie fakt, że Humphrey nie zaczął żywić do ciebie urazy i nadal chciał cię zatrudniać. O, po jakimś czasie doszedł do wniosku, przy pomocy Ruby, która ma talent do przekonywania, że przy przepisywaniu tak wielu jego dzieł nauczyłam się wiernie naśladować jego styl. Pisałam dalej Bohatera pół krwi, a potem zaczęliśmy dostawać zapytania z wydawnictwa Hodder i Staunton. Sprzedaż książek w Ameryce wzbudziła ich zainteresowanie i chcieli pozyskać następną książkę Eliego Hawke'a do swojej kolekcji westernu za 2 szylingi. Widzę, że szturmem zdobyłaś Dziki Zachód. Ale co się stało, kiedy Humphrey wrócił do zdrowia? Daisy wskazała ręką na regały. Najwyraźniej Hodder dalej publikował książki Eliego Hawke'a. Nie chciał wrócić do pisania? Myślę, że po moim sukcesie boi się spróbować. Daisy to okropne. Czuję się taka winna. Chcesz mi powiedzieć, że tak naprawdę nie wierzę, że twoje pisanie nie jest lepsze od jego twórczości? Że wydawcy wystarczyłoby tylko jedno spojrzenie, żeby stwierdzić, że Zdradę napisał tylko fuksę? Coś w tym stylu. Roger mówi, że może podświadomie wątpić w swoje możliwości. Chodzi o to, że kiedy tylko zaczyna się czuć na tyle dobrze, by znów zacząć pracować, ma nawrót choroby. Roger już naprawdę nie wie, co ma z nim począć.
Nie jest pewien, czy przemęczenie jest tak naprawdę powodem, a jeżeli tak, to czy nie robi tego celowo. A może celowo faszeruje się jakimś środkiem uspokajającym, tylko nie wiemy, jak mógłby jaki zdobyć. A może podświadomie jego organizm wywołuje objawy, które są całkiem prawdziwe. Nazywają to chorobą psychosomatyczną. Wiem, że twój Roger wcale nie jest mój. No, przepraszam, że nie doszły twój Roger. Spróbuj zaprzeczyć. Nie z psychologiem, ale czy nie może nakłonić Humphreya, że podzielił się z nim tym, co chodzi mu po głowie? Nie potrafię go do tego nakłonić. Humphrey powtarza tylko, że nie spędzi resztę życia w łóżku, gdy ma na tyle energii, by wstać i chodzić. Muszę przyznać, że mu się nie dziwię. To okropnie trudne. Nikt poza nim samym, nawet Roger, nie wie, czy i kiedy Humphrey czuje się naprawdę dobrze, by wstać i działać. Trochę to brzmi, jakby Humphrey podświadomie zdecydował, że nigdy w pełni nie wróci do zdrowia. Zamyśliła się Daisy. Nie rozumiem, dlaczego miałaby się czuć winna. Przecież uratowałaś mu skórę, kiedy zachorował po raz pierwszy. Mogłam bardziej postarać się naśladować jego styl. No wtedy nie poszłoby ci tak dobrze, nie zarobiłabyś dużych pieniędzy dla wszystkich. Nie, ale... Ale co? Mam takie okropne przeczucie. Chodzi o to, co Roger kiedyś powiedział. Nie pamiętam dokładnie co, ale zaczęłam się zastanawiać, czy... Nie, to nie może być prawda. Co nie może być prawdą? Spytała Daisy z całą cierpliwością, na jaką mogła się zdobyć. Chyba Roger podejrzewa, że Simon lub Mira dodają coś Humphreyowi do jedzenia. Wielkie nieba, dlaczego? Aha, więcej pieniędzy, dopóki ty zajmujesz się pisaniem, oczywiście. To dlatego właśnie chciałaś, żebym tu przyjechała, żeby sprawdzić, czy to prawda. Pomyślałam sobie, że mogłaby się trochę pokręcić, usprawiedliwiła się Sybil. Wiesz, ja nie jestem detektywem. Kilka razy przez przypadek znalazłam się w centrum wydarzeń, a mogłam pomóc Alekowi raz czy dwa tylko dlatego, że już znałam ludzi, którzy byli zaangażowani w sprawę. Tylko o to cię proszę, Daisy. Zbliż się do nich i oceń, czy twoim zdaniem, które z nich mogło robić coś tak okropnego. A czemu nie porozmawiasz o tym z Rogerem? Dowiedz się, dlaczego wpadł na to, żeby ich podejrzewać. Nie mogłabym tego zrobić. Nie powiedział mi wprost, że ich podejrzewa. Nawet nie dał mi tego celowo do zrozumienia. Szkoda, że nie mogę sobie przypomnieć, co takiego powiedział, co w ogóle zaszczepiło mi w głowie tę myśl. Ale wiesz, jak to jest. Jak już raz coś wpadnie do głowy, to nie da się tego pozbyć. Bardzo możliwe, że to tylko twoja wyobraźnia. Roger może równie dobrze powiedzieć, że nic takiego nie miał na myśli. Nie rozumiesz, że wtedy to ja zaszczepiłabym mu w głowie tę okropną myśl? Zacząłby się zastanawiać, co takiego zrobili, że zaczęłam ich podejrzewać. Może też podejrzewać, że jestem złośliwa, ponieważ zazdroszczę im, że żyją beztrosko z owoców mojej pracy. Nie byłabyś człowiekiem, gdyby się mnie zazdrościła. Trochę tak, choć lubię swoją pracę i cieszę się, że mogę utrzymać Monikę na przyzwoitym poziomie. Ty też mogłabyś porzucić pisanie, gdybyś chciała, prawda? Ale tego nie zrobiłaś. Nie i nie zrobię, wyznała Daisy. No dobrze, więc nie porozmawiasz o swoich podejrzeniach z Rogerem. Porozmawiam z twoimi podejrzanymi i powiem ci, co o nich myślę, ale szczerze mówiąc, Sybil, nie możesz się spodziewać ode mnie żadnych wiążących opinii. No, przynajmniej obiektywnych, bo ja nie jestem bezstronna. Wielkie nieba, ależ zrobiło się późno. Lepiej chodźmy się przebrać do kolacji. Nie zaczekasz na Rogera, żeby dowiedzieć się, co ma do powiedzenia na temat zdrowia Humphreya? Nie, pójdzie porozmawiać o tym z Ruby, ale zostaje na kolację. Orle gniazdo zawsze jest na końcu jego listy, zarumieniła się Sybil. To oczywiście dlatego, że mieszkamy na uboczu. Ależ oczywiście, odpowiedziała Daisy. Daisy przywiozła ze sobą ciepłą wełnianą sukienkę, pewna, że okaże się niezbędna. Na wieczór włożyła do niej kaszmirowy szal i naszyjnik z polerowanych kawałków skrzemieniałego drewna, który Alek kupił jej, gdy podróżowali po zachodniej części Ameryki. Okazał się nadzwyczaj odpowiedni. Przeszło je przez myśl, jakąż tą mieszankę włoży na siebie Mira. Dziewczyna miała najwyraźniej bzika na punkcie mody, ale przynajmniej miała w tej kwestii poczucie humoru. Ciężko było sobie wyobrazić, że celowo wywołuje chorobę u swojego wuja, żeby zaoszczędzić pieniądze na najmodniejsze ubrania. Jednak Daisy, która nigdy nie była specjalnie zainteresowana prowadzeniem modnego życia, nie miała wystarczających kwalifikacji, by zrozumieć, jak może być to ważne dla ładnej młodej dziewczyny. Będąc w wieku Miry, Daisy właśnie skończyła pracę jako wolontariuszka w szpitalu wojskowym i próbowała znaleźć sobie sposób na zarabianie na życie. Każda opcja zdawała się lepsza niż mieszkanie z wiecznie niezadowoloną matką lub życie na garnuszku kuzyna Edgara, obecnego lorda Derampool, a wtedy całkowicie obce jej osoby. Najwyraźniej Simon nie podzielał jej odczuć na temat korzystania z owoców ciężkiej pracy swojego ojca.
Czy rzeczywiście mógł być tak omamiony marzeniem o czekającym na niego miejscu w panteonie literatury, że uważał je za ważniejsze niż zdrowie Humphreya? Wnioskując z dotychczasowej obserwacji, Daisy nie dałaby sobie za niego głowy uciąć, ale dodawanie jakiegoś narkotyku do jego jedzenia byłoby bardzo dużym ryzykiem. A gdyby coś źle skalkulował jego otruł? Koniec z książkami, koniec z pieniędzmi. Daisy nie była znawczyną świata wydawnictw powieściowych, ale to, co mówiła Sybil, wydawało się logiczne. Wszyscy przypuszczali, że westerny podpisane nazwiskiem Eliego Hawke'a zostały napisane przez Humphreya Bilswilta. Kontrakty z wydawnictwem były podpisane z Bilswiltem. Gdyby zmarł, nie przyjęliby tak łatwo do wiadomości oświadczenia jego sekretarki, że to ona od kilku lat je pisała i że może nadal to robić. A poza tym Sybil sama przyznała, że to Humphrey wymyślał fabuły. Może nie będzie w stanie sama wymyślać tak popularnych opowieści, nawet posiłkując się Szekspirem. To, czy Simon i Mira rozumieli te zawiłości, to już zupełnie inna sprawa. Być może byli na tyle pochłonięci sobą, by wierzyć, że Sybil mogłaby nadal pisać, gdyby Humphrey zmarł i że byłaby skłonna oddawać lwią część dochodów Bilswiltom. Albo też może po prostu nie rozważyli możliwości przypadkowego przedawkowania tej substancji, która zamieniała Humphreya w inwalidę. Daisy tak naprawdę nie znała ich wystarczająco dobrze, by dopuścić się tego, co Alec nazwałby szalonymi domysłami. Ale po kolei. Przypudrowała po raz ostatni nos i zeszła na dół. Słysząc kroki na schodach, Walter Ecton, teraz w ubraniu wieczorowym, bez perły, skwapliwie się rozejrzał. Daisy domyśliła się, że twarz mu sposępniała dlatego, że nie była Mirą. Jednak odezwał się grzecznie. Witam, pani Fletcher. Fletcher, poprawiła go Daisy z uśmiechem. Niezbyt dalekie skojarzenie. Przepraszam. Skojarzenie zarówno brzemienia, jak i sensu, prawda? Czyli jednak nie był tak pozbawiony inteligencji, jak się z początku wydawało. Skoro wiedział, kto to jest strzelnik. A poza tym mam brzydki nawyk niesłuchania z należytą uwagą w momencie, gdy ktoś mi się przedstawia. Moim zdaniem Amerykanie robią to lepiej. Ma pan na myśli to, że powtarzają czyjeś nazwisko, gdy je słyszą? Był pan w Ameryce, pani Ecton? Okazało się, że był. I rozmawiali o swoich przeżyciach, dopóki nie dołączyli do nich Simon Birchwill. On też miał na sobie wieczorowe ubranie, ale z fularem pod szyją zamiast muchy. O, Ameryka! Rzucił lekceważąco, kiedy dowiedział się, o czym rozmawiali. Zostawmy ją kowbojom i Indianom. Owych kilku naprawdę cywilizowanych Amerykanów mieszka w Paryżu. Daisy i Ecton wymienili spojrzenia i wspólnie podjęli decyzję, że nie zareagują na tą niedorzeczną uwagę. – Co pan teraz pisze? – spytała Daisy. Simon machnął ospale ręką. – O, taką drobnostką, zepsucie i rozkładzie moralnym w moim miasteczku górniczym w Derbyshire. – To bardzo ułatwia panu zbieranie materiału. Ecton powiedział to bezbarwnym tonem, ale nie udało mu się ukryć sarknięcia. – Może raczej pisze pan z własnego doświadczenia? Jestem powieściopisarzem, odgryzł się Simon. I to nie takim, który pisze popularne powieści dla mas, jak mój ojciec i jego tak zwana sekretarka. Mam zamiar poważnie przysłużyć się światowej literaturze. Gdyby ciocia miała wąsy, powiedział Ecton, ale ku uldze Daisy nie dokończył przysłowia, ponieważ w tym momencie na szczycie schodów pojawiła się Mira. Ecton od razu ją zauważył. Wyglądała wspaniale w długiej do ziemi sukni ze srebrno-szarego, ciężkiego jedwabiu, naszywanego małymi złotymi paciorkami. Niski dekolt wypełniony był złotą siatką, której dalsza część spadała udrapowana z ramion do nadgarstków. Efekt prawie barbarzyńskiego przepychu był jak najbardziej nieodpowiedni na cichy wieczór w wiejskim domu. Mira zeszła ze schodów w najwyższym lekceważeniu dla tej niestosowności. Tłumiąc wybuch śmiechu, Daisy zastanawiała się, czy dziewczyna odnalazła swoje wełniane pończochy i czy włożyła je pod spód. Ecton ruszył na jej spotkanie z wyrazem uwielbienia na twarzy. – Wyglądasz wspaniale – powiedział. No, wstrętna mała snopka, skwitował jej kuzyn. Mam nadzieję, że wiesz, jak tańczyć menueta, Walterze, powiedziała Mira, uśmiechając się olśniewająco i trzepocząc wytuszowanymi rzęsami. Obawiam się, że nic innego nie pasuje w tej sytuacji. Będziesz musiała mnie nauczyć, powiedział z kurtuazją. A do jakiej muzyki chcesz zatańczyć? Zapytał Simon. Mojego Strawińskiego czy twoich tang? Nie mamy żadnych odpowiednich płyt gramofonowych, zgodziła się Mira uprzejmie. Ale to i tak nie ma znaczenia, ponieważ nie mam najmniejszego pojęcia, jakie są kroki. Ale pomysł był dobry, prawda, pani Fletcher? Z przyjemnością bym popatrzyła, ale moim zdaniem pani sukienka bardzo dobrze by się sprawdziła do roli uwięzionej księżniczki w ognistym ptaku Strawińskiego. Widziała go pani Fletcher? Spytał Simon gorliwie, dopytując się o jej zdanie na ten temat.
Całe przedstawienie? Nie, tylko słyszałam suitę całe lata temu w Queen's Hall. Daisy usiłowała sobie przypomnieć, kto zabrał ją na koncert. Na pewno nie miała w tamtych czasach pieniędzy, by sama kupić bilet, a było to jeszcze zanim poznała Aleka. Ma pani wielkie szczęście, że mieszka pani w Londynie. No szczęście nie ma to nic do rzeczy. Po prostu chciałam tam mieszkać, więc znalazłam pracę, która mi to umożliwiła. Wymruczał coś na temat kobiet, które zajmują męskie stanowiska. To prawda, Simonie, odezwała się Mira. Szkoda, że ty nigdy sam nie próbowałeś pracy. A nawet gdybyś szukał, to i tak już wypowiedziałeś swoją opinię o pracy pani Fletcher. Nie przyjąłbyś jej, nawet gdyby ci ją podano na złotej tacy. Simon zarumienił się. Takt nie należy do cech, którymi ta rodzina może się poszczycić. Zwrócił się Walter Ickton do Daisy. Biedactwo próbuje panią bronić. Nie ma w niej za grosz złośliwości. Spojrzał na Neila Garea, który schodził ze schodów, gwiżdżąc jakąś irlandzką melodią. Neil, osoba, której nam było trzeba, zwróciła się do niego. Możesz nas nauczyć, jak tańczy się jakąś irlandzką gigę? A z przyjemnością, panno Olney. Uśmiechnął się do niej. Życzy pani sobie lekcji w tym momencie? Po kolacji, głuptasie. Ruszyła w jego stronę, a Ickton pociągnął za nią z zaciśniętymi ustami. Był zbyt bezbarwny, zbyt światowy, by otwarcie ciskać gromy. Ale Daisy była pewna, że właśnie na to miał ochotę. Bez względu na to, co Mira myślała o ich wzajemnych relacjach, jego zakusy do wyłączności były oczywiste. Ogólnie rzecz biorąc, Mira wyglądała na sympatyczną, a okazywana od czasu do czasu wrogość względem jej kuzyna była zaledwie mieszanką kłótni rodzeństwa z niefortunną szczerością. Po prostu mówiła to, co jej ślina na język przyniosła, nie odsiewając przy pomocy tego, co musiał wystarczyć jej za rozum. Daisy zastanawiała się, czy wiedziała o tym, że książki jej wuja tak naprawdę pisuje Sybil. Zdecydowała, że zapewne nie, bo cały świat by już o tym wiedział. Mira mogła sama tego nie rozgryźć, a gdyby Daisy miała taką tajemnicę jak Sybil, próbowałaby ją utrzymać jak najdalej od tej dziewczyny, by przez przypadek jej komuś nie wypaplała. Ale Sybil ją podejrzewała. Na pewno jest zbyt poddenerwowana całą sprawą, by to sobie spokojnie przemyśleć. Daisy będzie musiała pamiętać, by spytać ją o to, co oficjalnie przekazano Mirze. Simon przypominał sobie o swoich obowiązkach gospodarza i zaczął rozdawać drinki. Sherry, whisky albo gin z tonikiem lub gorzką nalewką. Daisy z rozczarowaniem zauważyła, że nie było jej ulubionych aperitifów do boneta i wermutu, więc przyjęła małą sherry. No, szkoda, że nie mogę ci zaproponować irlandzkie whisky. Zwrócił się Simon do Carrea. Jasne, nie tak łatwo ją znaleźć po tej stronie Morza Irlandzkiego. Chyba, że w dużych miastach. Szkocka wystarczy, dziękuję. Zrobił zabawną, kpiącą minę. Sybil i pani Birdsley zeszły razem ze schodów prowadzących ze wschodniego skrzydła. A potem doktor Knox, nadal w tweedowym ubraniu, wyszedł powoli z drzwi poniżej ze zmartwioną miną. Na jego ramieniu wspierał się wysoki, chorobliwie chudy gentleman wieczorowej marynarce o starmodnym kroju. Humphrey! Pani Birdsley ruszyła ku niemu, cmokając. Jesteś pewien, że czujesz się na tyle dobrze? Na tyle dobrze, że powitać swoich gości, Ruby. Nie narzekaj, przedstaw mnie. No, przynajmniej najpierw sobie usiądź, kochanie. Panie nie będą miały nic przeciwko. Kiedy pan Birdsley został wreszcie ulokowany w głębokim fotelu blisko kominka, przystąpiono do prezentacji. Pisarz nie zainteresował się Nilem Carreyem ani Walterem Ictonem, ale zaprosił Daisy, że podeszła i usiadła blisko niego. Różowego gin, ojcze? Zaproponował Simon. Dziękuję ci, chłopcze. Spojrzał na doktora i dodał na wpół ze śmiechem, na wpół usprawiedliwiając się. Nie musisz się nadymać, Nox. Nic nie piłem do obiadu. Cieszy mnie to. Widzi pani Fletcher, kowboje nie wylewają za kołnierz. Przynajmniej tak było za moich czasów i tego nawyku nie da się łatwo porzucić. Samogon, który pijaliśmy, nazywaliśmy whisky, ale to była tylko zbieżność w nazwie. Miały tyle wspólnego, co woda z kałuży z uzdrowiskiem w Malvern. Do dziś dnia, gdy słyszę to słowo, od razu przypominam sobie ten smak i dlatego nigdy nawet nie tknę czegoś, co ma w nazwie whisky. Daisy nie uważa za stosowne skomentować jego nawyków w piciu alkoholu. Naprawdę pracował pan jako kowboj, panie Birdsley? Przez kilka lat. Pojechałem tam szukać przygód, ale swoje życie w Ameryce zacząłem jako skromny naganiacz wędrownego szarlatana. Mój angielski akcent robił wrażenie na prostaczkach. W miejscowych kmiotkach. Stawałem na siedzeniu z przodu wozy i wygłaszałem swoją gadkę, a oni tłoczyli się z boku, by kupić patentowe purpurowe pastylki pana Panglossa. Pangloss, ten od Woltera? Spytał ostrożnie. Wszystko musi istnieć dla najlepszego celu na tym najlepszym z możliwych światów. Szanse, że któraś z naszych ofiar słyszała kiedykolwiek o kandydzie, były niezwykle małe, ale nawet jeżeli słyszeli,
To cóż jest lepszego dla zdrowia niż odrobina optymizmu? A potem bardzo cicho dodał. To mnie trzyma przy życiu. Daisy uznała, że najlepiej będzie zignorować ten komentarz i powiedziała. Mam nadzieję, że patentowe pastylki nikogo nie zabiły. No, przynajmniej nie wtedy, kiedy ja tam pracowałem. Były zrobione z najlepszego masła, a właściwie tej substancji, z której robi się gumę do żucia, czerwonego barwnika z buraków i nie wiem czego jeszcze, bo nie chciałbym powiedzieć. Prawdopodobnie były bezużyteczne, ale nie trujące. Sprzedawaliśmy je w puszkach po 20 sztuk. Trzeba było zażywać jedną dziennie i nie spodziewać się żadnych cudownych efektów, dopóki cała kuracja nie była zakończona. Daisy roześmiała się. A do tego czasu zdążyliście już wyjechać z miasta, żeby was nie oblali smołą i nie wytarzali w pierzu. Oczywiście. Jechaliśmy na zachód, a kiedy dojechaliśmy do krainy kowbojów, odłożyłem już na tyle, że stać mnie było na porządnego konia. Chciałem zwiedzić kraj, więc jeździłem od rancha do rancha, od Montana aż na południe do Starego Meksyku. Stary Meksyk? Żeby nie mylić z Nowym Meksykiem, jednym z amerykańskich stanów. A tak, nie mieliśmy czasu, żeby tam pojechać z Alekiem, moim mężem. Była pani w Ameryce, pani Fletcher. Tylko na krótko. Większość czasu spędziliśmy w Waszyngtonie i Nowym Jorku, ale przelecieliśmy nad Oregonem i wróciliśmy pociągiem. Leciała pani samolotem. Zatem miała pani zupełnie inną perspektywę niż ja, który jechałem konno, noga za nogą. To musiało być interesujące. Panorama była piękna z góry, ale w samolocie był taki hałas i było tak zimno, że wtedy nie mogłam docenić widoków tak, jak na to zasługiwały. Widoki z pociągu były oczywiście lepsze, choć ograniczone. Z tego co wiem, spędził pan kilka lat na zachodzie. Zapewne bardzo się tam panu podobało, skoro został pan tam tak długo. Podobało mi się i nadal podoba. Szczególnie w Nowym Meksyku, czyli tam, gdzie poznałem Ruby. Ona tęskni za Ameryką. Zawsze chcieliśmy pojechać tam z wizytą, dopóki nie dopadła mi ta paskudna choroba. Ale nie będziemy o tym mówić. Ruby była tam nauczycielką w zapyziałej mieścinie, a ja parobkiem od krów. Praktycznie bez grosza przy duszy, więc wziąłem zapomogę dla osadników, pojechałem do Nevady, zbadałem teren i trafiłem na srebro. Tak od razu? Spytała zaskoczona Daisy. Nie tak zaraz, roześmiał się. Ale wystarczająco krótkim czasie, by stare wygi zzieleniały zazdrości. Trafiłem na niezłą żyłę kruszcu. Ależ się panu poszczęściło. Tak. I gdybym dalej tam popracował, to mógłbym jeszcze bardziej się wzbogacić, ale już nie żyć. Nie chciałem całe życie mieć oczu dookoła głowy z uwagi na tych, którzy chcieliby przejąć moją działkę. Poza tym życie górnika nigdy mi się nie podobało. A Ruby czekała. Przynajmniej taką miałem nadzieję. Tak więc sprzedałem wszystko, wróciłem do Nowego Meksyku i ożeniłem się. Kiedy negocjowałem kupno pewnego kawałka ziemi, dotarły do mnie, nigdy nie dowiedziałem się jakim cudem, wieści, że w zeszłym roku zmarł mój ojciec. A że w Nowym Meksyku była tego roku poważna susza, zdecydowałem się wracać do domu. Spoglądając na panią Beardsley, Daisy zastanawiała się, czy miała ona cokolwiek do powiedzenia w kwestii wyjazdu z rodzinnego kraju. Kobieta dostrzegła spojrzenie Daisy i podeszła zaniepokojoną miną. Pan Beardsley opowiadał mi o swojej karierze, a raczej kariera w Ameryce i o tym, jak bardzo podobało mu się w tej części, z której pani pochodzi, wyjaśniała Daisy. Nowy Meksyk jest bardzo piękny. Tęsknię za nim, zwłaszcza gdy nadchodzą zimowe deszcze. Położyła rękę na ramieniu męża. Ale to po prostu nie był dobry czas na zakładanie rancha. Nawet dobrze sytuowani ludzie mieli problemy ze względu na tą okropną suszę. Czegoś takiego nie ma tu w Anglii. Trzeba było też wziąć pod uwagę rodzinę Humphreya. Lepiej byłoby, gdyby trzymał się od nas z daleka. Niespodziewany burkliwy komentarz, który Daisy usłyszała zza pleców, sprawił, że aż podskoczyła. Świetnie radziliśmy sobie bez niego. Pies, który wrócił na swoje miejsce na dywaniku przy kominku, wstał z trudem i podszedł sztywno do nowo przybyłego mężczyzny. Oczy Brytwilta momentalnie błysnęły, a potem odwrócił się i spojrzał na swoją żonę, która wbiła w intruza wrogie spojrzenie. Brytwil uniósł dłoń i przykrył nią dłoń Ruby spoczywającą na jego ramieniu. Żona spojrzała na niego i skinęła. Witaj, Norman, powiedziała neutralnym tonem. Pozwól, że cię przedstawię. Pani Fletcher to jest brat Humphreya Norman. Norman miał na sobie obwisłą, wytartą, tweedową marynarkę. Cała jego postać promieniowała niezadowoleniem, które zdążyło już wyżłobić głębokie bruzdy na jego twarzy. Gdy Daisy skojarzyła jego sposób bycia z manierą męczennicy, jaką prezentowała jego siostra, zdała sobie sprawę, że powrót syna marnotrawnego nie został zbyt dobrze przyjęty przez jego rodzeństwo. Po 30 latach nadal mieli mu to za złe. Czy Humphrey był teraz wyłącznym właścicielem Orlego Gniazda, zapisanego przez ojca w przepływie zapędów dynastycznych, czy cała trójka musiała choć niechętnie dzielić się majątkiem? A co jeszcze ważniejsze, czy któraś z tych dwóch opcji miała jakiś wpływ na dręczące Sibyl obawy?
Daisy nie miała jednak szansy zastanowić się nad tą kwestią, ponieważ weszła Lorna, a rozejrzawszy się, odezwała się kwaśno. O, Humphreyu, jesz dzisiaj z nami? Będziemy potrzebować jeszcze jednego talerza. Tak, chyba zjem tutaj, o ile pani Fletcher wybaczy mnie, jeżeli odejdę od stołu wcześniej, dokaże się to wskazane. Oczywiście, odpowiedziała Daisy szybko. Jesteś pewien, że czujesz się dobrze, kochanie? Zagadkała pani Beardsley. Gdybym czuł się źle, to bym tu nie siedział. Simon może pokroić mięso. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wystarczająco dużo czasu spędziłem, próbując go tego nauczyć. W życiu są ważniejsze rzeczy niż równe krojenie mięsa, odpalił Simon. Tak się składa, że zastanawiam się nad przejściem na wegetarianizm. Co? Wybuchnął Norman Birthwhite. Hodowca owiec nie je mięsa? Ładna rzecz. Tak się składa, że nigdy nie będę... Zawsze możesz hodować owce na wełnę, si. Zauważyła Mira, ale nie uspokoiło to ani jej kuzyna, ani jej wuja. Panie doktorze, czy Humphrey będzie z nami jadł? Odezwała się znów Lorna. Do diaska, Lorno, nie jestem dzieckiem! Wybuchnął jej brat. Sam będę sobie decydował. Zjem z gośćmi. Jego siostra wyszła, sarkając oburzeniem. Nakryję dla ciebie przy stole, wuju Humphreyu, powiedziała Mira. Walter Ikton spojrzał na nią z wyrazem cielęcej aprobaty. Na pewno znajdą się jakieś krzesła, które wystarczy przesunąć. Pomogę ci. Kochany, jakiś ty słodki. I wyszli razem. Neil puścił oko do Daisy. Im więcej rąk do roboty, tym lepiej. Zauważył beztroskim tonem i wyszedł za tamtymi dwojkiem. Aż mi się niedobrze robi, skrzywił się Simon. Nie wiem, co oni wszyscy w niej widzą, ale bardzo bym chciał, żeby wreszcie przemyślała to wszystko swoim kurzym muszczkiem i wreszcie wyszła za któregoś z nich. Mam nadzieję, Simonie, że nie wybierze twojego przyjaciela, stwierdziła jego matka. Jestem pewna, że nie ma grosza przy duszy. Humphrey, jesteś przekonany, że czujesz się na tyle dobrze, żeby do nas dołączyć? Wiem, że pani Fletcher nie... Tak, Ruby, jestem całkiem pewien. Pani Fletcher już mnie zapewniła, że się nie obrazi, jeżeli będę zmuszony odejść od stołu po pieczystym. Mam nadzieję, że to ci odpowiada, Nox. Zawsze napominasz mnie, bym się nie przemęczał. Doktor wzruszył ramionami. To dobry znak, że możesz dołączyć do rodziny i mam nadzieję, że ich towarzystwo pobudzi twój apetyt. Ale jedna kolacja wiosny nie czyni. A jeden kęs nie czyni kolacji, wtrąciła Sybil. Próba pojedynkowania się z szermierzami słowa to bezczelność, uśmiechnął się Nox. Co pani na to, pani Fletcher? A z tego co wiem, pani też jest pisarką. Czy miałaby pani coś przeciwko, gdyby tak panią nazwano? Ależ nie. Słowo szermierz ma bardzo ładne, rozsądne i mocne brzmienie jak fechmistrz. Rozsądne, mocne, oburzył się Simon. Do tego pani aspiruje? Zapewne pana praca jest bardziej misterna, odezwała się Daisy pojednawczo. Ulotne fantazje, delikatne. Głębia psychologiczna, rzucił Simon przez zaciśnięte zęby. Brutalna prawda. Czyli bardziej jak u mechanika samochodowego, zauważył jego ojciec sucho. Nie sądzę, że możesz to zrozumieć, nadąsał się w odpowiedzi Simon. Humphreyu, przyniosłem ci twoje tabletki, te, które trzymasz przy łóżku i zażywasz w czasie posiłku, powiedziała pani Birdsley. Dziękuję ci, moja droga. Simon, poproszę o jeszcze jeden różowy gin do kolacji. Przynieś tam butelki. Wygląda na to, że to mnie zaszkodzi, Knox. Być może nie zaszkodzi, ale proszę nie pić, gdy nie czuje się pan zbyt radosny. Będę zatem cieszyć się chwilą. Westchnął, obserwując, jak Simon niezdarnie zbiera butelkę ginu i gorzką nalewkę. Jak gdyby te usta gryzły tę rękę. Nie uważa pan, że on po prostu próbuje znaleźć swoją ścieżkę w życiu, panie Beardsley? Zwróciła się do niego Daisy. W końcu pan też nie wstąpił dokładnie w ślady swego ojca. Spojrzał na ją z lekkim zaskoczeniem. To prawda. A on jeszcze jest bardzo młody, prawda? Ma zaledwie 21 lat, ale w jego wieku już od kilku lat zarabia na życie. Sprzedając patentowe panaceum. Niech mi pan nie mówi, że pana rodzice by to pochwalili. Wielki Boże, nie, nigdy im nie powiedziałem. Rzadko pisałem do nich po tym, jak uciekłem do Ameryki. Ma pani dzieci? Mają swoje plusy i minusy. Moje bliźnięta jeszcze są za małe, żeby pakować ją w prawdziwe kłopoty. Mam też nastoletnią, przybraną córkę, ale jest kochana. Mam nadzieję, że jej nie przejdzie. Wszystkie dzieci przechodzą różne etapy w życiu, prawda? Przy odrobinie szczęścia te trudne okresy nie trwają długo. No cóż, być może nie powinienem jeszcze rezygnować z tego chłopaka. Przejdziemy do jadalni, pani Fletcher. Z pewnością ci młodzieńcy od Miry, choć Ikton nie jest tak młody, jak większość jej zdobyczy, być może go nie odrzuci. Zapewne już skończyli przestawiać krzesła. Podniósł się z trudem i ujął Daisy pod ramię, ale nie wsparł się na nim ciężko. Gdy powoli szli do zachodniego skrzydła, znów pojawiła się Lorna i stwierdziła kwaśno.
No wreszcie, wszystko już prawie wystygło.